poprzedniej części udało mi się zdobyć tapin, za który stoję. Aktualnie zostanie przerobiona. Magazyn drewna. Nie wyglądało to zbytnio profesjonalnie, wyglądało to na bałagan. Pokażę, co tutaj jest w tym warsztacie. Potem mam opowiem trochę o tamtym warsztacie, będę sprzątał, będę mówił na bieżąco. Miejsca, widzicie je. Kolejny wieszak prowizoryczny, kolejne prowizoryczne. Wszystko tu jest prowizorką, prawdę mówię. Ten wieszak towarzyszy mi od początku. Zobaczcie na to, patrzcie na to. Nie ma możliwości wiertarek, żadnych pilarek. Tutaj, plus piwnicy. Tutaj na górze mam skarb. Tutaj mamy narzędzia, które nie mają miejsca na ścianie. Bardzo mocny magnes. Nawet jakiś wał tam widzę. Pożegnajmy się jeszcze. O, żaróweczka, ale fajnie. O, karniszek. To jest szczotki? No. Jeżeli tam wykopię złoto, to jest moje. Mamy tutaj taką magiczną wajchę. Robimy tak. Otwieram. Co? Włazimy, atakujemy. Widzę niestety pełne słoiki, aż boję się dowiedzieć, jak tam pachnie. Patrzcie tutaj. Widzicie? To jest ten kurz, o którym wam opowiadałem. O, mamy drzwiczki nawet. Może ręce założę takie fajniutkie drzwiczki, elegancie. Bardzo mi się szafka podoba. Może jej zawartość jest lekko wątpliwa. Takie rzeczy jak to pójdzie do magazynu, tylko szafka. Więc będzie dużo szkła do noszenia. Chyba będę musiał pójść na drugi kartonik. Ciuchy robocze jakieś. O, będzie roboty, ale sami widzicie, ja zawsze oceniam po suficie. Będzie o wiele więcej miejsca niż w warsztacie starym. Jeszcze jak to wszystko odsłonię, to będzie szok. O, dywanik. Drugi dywanik. Pokażę wam drabinkę jeszcze na chwilkę. Pokażę wam historię. Z drabinką jest ciekawa historia. Jak drabinę nie miałem, była zbędna. Wziąłem tylko tak, bo fajna okazja była. Myślałem, że będzie mnie potrzeba, że będzie zalegać, ale się okazało, że jedna, druga, trzecia robota. Ja wszedłem w to przykręcać. Mógłbym sobie przykręcać jakoś tak, ale wszedłem na drabinę, było wygodniej. A jak mocowałem drzwi, krabę z drabiny by była. O tej podstawie mówiłem, że ta podstawa jest podobna do drabiny. Jak nie było, było dobrze. Teraz ja sobie nie wyobrażam tego robić bez podstawy, zwłaszcza że pokażę wam, co sobie przytulę jeszcze w nowym warsztacie. Pięknie folię. Tutaj światła niestety nie ma. O, mój złomek. Wróci pewnie do magazynu. To oto szafeczkę sobie przytulę, druga szafeczka. Idziemy naokoło. A co? Jak szaleć to szaleć? Oponki. To się czuję, że ten film będzie bardzo długi i bardzo mało treściwy. Ale cóż. Dobra, nie gadam. Tylko nie wiem, czy ja tu ustawię. Będę zrobił tak, że ustawię kamerkę. Gdzieś tutaj będę wynosił. Ale to śmierdzi normalnie. W trakcie poszukiwań naprawdę można ciekawie poznajdywać. Rozwalona pompka. Wszystko na razie wygarnę stąd. Dopiero potem desegregował co na złom, co do przeróbki może. Na razie wszystko wywalę. Minuta przerwy. Już trochę wyniosłem. Tutaj mamy drzwi. Patrzcie teraz. Widzicie wszechobecny kurz? Ale ja już mogę zrobić tak. Kurzu już nie widzicie. Ale widzicie nadal kiepsko, bo tutaj jeszcze jak widzicie, światła nie ma, ale już tutaj znalazłem instalację pod światło. Powiem tak, w tej piwnicy śmierdzi ogólnie. Tak, w mojej piwnicy ten i tamtej też śmierdziało. Ale przez to, że tam robiłem kleje, drewno, to ten zapach już wywieczał. Jeszcze przez dłuższą chwilę miałem również tam takie wyciągnięte świeczki zapachowe, bo do jakiejś realizacji potrzebowałem
Od razu lepiej. Po tym jak pan Bogdan się wprowadził, to jego rzeczy też tak fajnie pachniały. Dobra, robimy dalej. Płytka. Jakieś... Bardzo dużo to, żarówek widzę. Żarówki trzeba będzie ostrożnie traktować, albo pójdę po drugi karton. Lepiej. Do drugiego kartonu będę ładował rzeczy, które na 100% mi się przydadzą. Czyli żarówki, po to, że działają. Bo tak, butelka po coli. Pokażę wam, jak ona wygląda. Na to, że niektórzy mogą być zaciekawieni. Jest mnóstwo rzeczy starych, PRL-owskich, więc nie wiem, z jakiego okresu jest ta butelka. Może znajdę datę ważności. Uwaga! To jest ważne do 1997. Więc możecie sobie wyobrazić, jak taka butelka wyglądała w latach PRL. Fajna historia. Mi się narodza jedno proste pytanie. Dlaczego ktoś w ogóle przynosi tutaj do piwnicy butelki po Coca-Coli, które leżą potem 20-30 lat? Nie rozumiem tego, ale cóż. Pora zrobić coś, czego ja nigdy nie robię, czyli ubrać rękawice. A dlaczego ubrać rękawice? Właśnie dlatego. Miód! Boję się go. Chociaż wiem, że miód jest chyba dobry. On już się nie psuje, ale... Miodu mamy w domu wystarczająco dużo. Ale ja nawet nie jestem pewien, czy to miód. Nie, to nie jest miód. Nie, nie chcę wiedzieć, co to jest. Wiem, że na pewno śmierdzi i na pewno trzeba się z tym obchodzić delikatnie. Widzicie tam daleko karton? I że ja tak to powiem, jest mi... potrzebny. I możemy już ruszać. Niestety już tam nie dam rady podejść od tej strony. Od której powinienem iść. Dlatego pójdziemy sobie. A to jest dopiero mniejsza część. Co bym chciał wam pokazać? Po pierwsze, ktoś robi sobie szklanki z podejrzaną zawartością. Po drugie, ktoś posiada takie małe słoiki. Po trzecie, ktoś robi jedzenie w słoikach. Ktoś ma, o, widziać. Ktoś ma jeszcze takie coś. Oraz ktoś ma niewiadomego pochodzenia alkohol. I pokażę wam jeszcze swój, który ma ze 3 litry albo z 2,5 litra. A patrzcie, co jeszcze tu jest. Dopóki jeszcze mogę, przesunę to wszystko i wyjadę stąd z lodóweczką. Słoiki i słoiki. Po mojemu sytuacja jest bardzo prosta. Ten, kto zajmuje się produkcją różnych rzeczy w słoikach, jakieś tam dżemy, soki, inne cuda i w pewnym momencie mu się umarło, dosyć dużo popijał, stąd pewnie te wszystkie butelki. A poza tym, no to wiem, że zmarł, została jego żona i żonie piwnica jest niepotrzebna, resztę już chyba znacie. Jeszcze wam powiem, że mamy tutaj takie ładne oponki, a ja już zabieram się za transport tej oto ciężkiej lodóweczki. To ja się pytam, gdzie ja z nią wyjadę, bo dom w magazynie jeszcze jest stary sprzęt, który nie tylko będzie tutaj, więc wyjadę byle gdzie. A, pokażę wam jeszcze. Podoba wam się taka lampka? Kwiatuszek. Ja uwielbiam odkrywać takie rzeczy, przeglądać. A tam w szafce już widzę kolejne słoiczki. Tu kolejne słoiczki. Patrzcie, płyty takie. Być może to będzie moje nowe kowadło. A lampka ląduje. A, jeszcze ciekawostka. Wypadła mi cegła. Dobra. Jedna z cięższych rzeczy, ale mniejszych. Wyszła jeszcze szafa, taka szafa, drzwiczki ładne, skrzyneczka, a lodówka stoi do góry nogami. Ale przecież będę miał czymś na złom. Więc tak, rzeczy, które już się tutaj do niczego nie nadają. Trzy takie oto kartony wielkie. Potem będziemy przeglądać, co tam jest. I tutaj wreszcie. Te kartony się były na górze. Mam nadzieję, że to nie jest ciężko. Tu też się ciekawie dzieje. Jestem zmęczony. Nie wiem, jak ją tutaj doświetlić, żebyście to dziadostwo widzieli. Mówiąc w skrócie, o tak. Jedno dziadostwo. O.
Dobra, szkło rozbite chyba. Tu, tam. Patrzcie teraz na to. Tak kiedyś wyglądała moda. Cały karton mody. Tak, z jednej strony fajnie, bo może się przypomnieć, jak kiedyś wyglądała moda, a z drugiej strony głupio, bo widać, jak ta moda normalnie ludźmi manipuluje. Dla mnie moda to jest głupota, zwykła manipulacja ludźmi, więc... A, jeszcze wam pokażę, co się dzieje z butami, które leżą parę lat. Widzicie to? A widzicie to? Normalnie się sypią. Ale... Już wam pokażę. Nie ma tak ten nóż, prawda? Aha. Potem pokażę dokładnie, co to jest. Kilka, ale ja kilka. A on się wydaje. A on skróci, mam tutaj choinkę.